Do wiosny jeszcze trochę, ale kolekcje wiosenne już są w sklepach, co oznacza, że niedługo będziemy wymieniać zawartość garderoby na wiosenno-letnią i okaże się, że część rzeczy już się nam nie przyda. I dzisiaj zapraszam na najnowszy wideo poradnik, czyli co robić z nienoszonymi ubraniami. W naszych szafach prawdopodobnie znajduje się trochę ubrań, których nie nosimy. I właśnie dzisiaj chciałam opowiedzieć o tym, co robić, gdy odkryjemy taką sztukę odzieży czy akcesoriów, żeby po prostu no, nie wyrzucać ich do śmieci i nie mieć poczucia, że zmarnowało się pieniądze. Ale zanim zacznę, chciałabym zaprosić Cię na webinar, który odbędzie się 10 lutego, czyli w środę o godzinie 19.00 i należy się na niego zapisać. Wszystkie osoby, które nie będą mogły być na żywo, oczywiście dostaną link do retra transmisji. Jaki będzie temat webinaru? No bardzo taki przewrotny, bo czy wiesz co masz w szafie, czyli 5 faktów na temat Twoich ubrań. Te fakty oczywiście mogą być pozytywne i negatywne w zależności od tego co mamy w szafie. Będę rozmawiała o tym Będę opowiadała o tym, jakie, hmm, no, jakie ubrania powinny być, żeby były dla nas dobre, e, jakie certyfikaty powinny mieć, z jakich materiałów powinny mieć. Opowiem o takich właśnie ciekawych faktach na temat ubrań, których możesz nie być świadoma. Także link do webinaru, do zapisu na webinar znajduje się pod tym wideo poradnikiem, e, a jeżeli chcesz od razu się zapisywać, to po prostu www.webinarkodstylu.pl no ale przechodzimy do meritum, czyli do dzisiejszego odcinka. No i pierwsze pytanie. Gdy. Bierzemy takie ubranie, którego nie nosimy, to zastanowić się trzeba, dlaczego ja tego ubrania nie noszę. Co z nim jest nie tak? Czy ono jest nieodpowiednie dla mojej sylwetki? To znaczy, zakładam i widzę, że na przykład, nie wiem, pogrubia mnie, albo coś mi zniekształca, albo skraca nogi, no cokolwiek sylwetkowo z nim się coś dzieje. Może kolorystycznie nie jest najlepsze. To znaczy, że kolor, który wybrałam, no sprawia, że tak nie ja najlepiej w tym wyglądam. Poszłam w tym ciuchu parę razy do pracy, czy gdzieś do znajomych i wszyscy pytali, czy się wyspałam. No to znaczy, że coś. Z kolorem jest nie tak, a może po prostu rozmiar jest nieodpowiedni. Czyli, na przykład, jest coś dla nas za małe albo za duża. No i teraz pytanie: Czy z tym ubraniem, które jest nieodpowiednie, coś możemy mm, zrobić? To znaczy, na przykład, jeżeli rozmiar jest nieodpowiedni, czy możemy to jakoś przerobić? Jeżeli sylwetkowo jest coś, na przykład, nie wiem, za długie, ma rękawy, to czy możemy je skrócić? Czy coś można zwęzić? Coś można poszerzyć? Czyli, tak naprawdę, czy da to ubranie się e, naprawdę? Druga rzecz, jeżeli ten rozmiar jest tutaj taki, no powiedzmy, u nas w szafie wahający się. Są osoby, są kobiety, są mężczyźni, którzy no niestety mają takie wahania e, wagi. Czasem to jest 3-5 kilo, a czasem to jest 15 kilo w ciągu jakiegoś tam czasu. No nie chcemy w ciągu tego, czem, z tego czasu cały czas wymieniać ubrania i kupować nowe. Bo po pierwsze jest to nieekonomiczne, a po drugie jest to nieekologiczne, czyli po prostu produkujemy śmieci. I jeżeli się okazuje właśnie, że y, mamy takie ubrania, które y, no, muszą z nami fluktuować, to niedobrze jest, żebyśmy miały mieli, miały w szafie je, y, w całej Czas w jednej, że tak powiem, kupie, ponieważ wtedy się okazuje, że tak wzrokowo wydaje nam się, że mamy strasznie dużo tych ubrań, a tak naprawdę możemy nosić tylko nie wiem, połowę, albo jedną trzecią, bo cała reszta jest albo za mała, albo za duża. Warto więc te rzeczy, które są dla nas takie ym, no, nieodpowiednie w danym momencie, czyli w danych. W danym sezonie, podczas, danych jakby, podczas danego okresu, nie możemy ich nosić, Reszta, e, reszta należy spakować i dać do tak zwanej zamrażarki. I oczywiście nie chodzi mi o to, że mamy tutaj wpakowywać po prostu do naszej spiżarnianej czy kuchennej zamrażarki, tylko po prostu gdzieś te ubrania przechować i po prostu robić taką wymianę. Czyli zrobić sobie takie zapasowe szafy. Zamrażarka to taka zapasowa szafa. E, oczywiście może się to dotyczyć też tego, gdy ostatnio przytyłaś przytyłeś, no i jesteś po prostu w procesie zmiany, ale takiej prawdziwej zmiany, e, czyli dajemy do zamrażarki te rzeczy, które mają potencjał, że będą jeszcze przez nas noszone, czyli są odpowiednie, ale tylko nie pasuje im rozmiar. No i właśnie, no jeżeli się okazuje, że ym, Mamy jakieś ubrania, które właśnie albo sylwetkowo, albo rozmiarowo, no nie da się nic z nimi zrobić, chcemy po prostu się ich pozbyć. Nie chcemy ich mieć w szafie, nie chcemy ich nigdzie przechowywać, no to mamy jakby dwa rodzaje takich rzeczy. Są rzeczy albo takie, które nadają się jeszcze do noszenia dla innych ludzi, czyli są po prostu niezniszczone, albo te, które są zniszczone. I chciałabym najpierw zająć się tymi niezniszczonymi. No i oczywiście, gdy mamy niezniszczone ubranie, którego my już nie chcemy nosić, nie chcemy go mieć w szafie, już wiemy, że on, możemy sobie powtarzać jakiś czas, że się przyda, że się przyda, że się przyda, ale w końcu się okazuje, ten przyda się jednak do niczego nie przydaje, no to wtedy robimy coś takiego, że dajemy to komuś albo sprzedajemy to komuś, tak? Czyli możemy albo oddać. Albo sprzedać. Czyli możemy zarobić na tym, nawet jeżeli to są małe kwoty, choćby na przysłowiowe wyjście do kina czy wyjście na pizzę, nie ma sprawy, natomiast możemy albo sprzedać, albo oddać. I teraz, jeżeli chodzi o to sprzedawanie-oddawanie, to oczywiście możemy to robić wśród znajomych. I wśród znajomych możemy robić też coś tak fajnego, jak swap party, czyli wymianka. Jeżeli masz koleżanki, kogoś z rodziny, y, które noszą podobny rozmiar, albo może mają czy to ubrań, czy butów mają udo, podobne upodobanie do torebek, możecie co jakiś czas wymieniać się ubraniami. Wtedy szafa będzie odświeżona, no a ubrania zyskają takie y, drugie życie. I oczywiście y, możemy się tak wymieniać, a możemy sobie tak sprzedawać między znajomymi swoje ubrania, ale też możemy sprzedawać je na różnego rodzaju platformach. No i oczywiście taką y, platformą, która chyba teraz jest najbardziej popularna, Przynajmniej ja mam takie wrażenie, jest Vinted, czyli wystawiamy poprzez aplikacje mega wygodne. Sama korzystam. W, przez aplikację Vinted możemy sprzedawać na Allegro, możemy sprzedawać na Oelixie. Jeżeli znasz jakieś inne super miejsca, gdzie możesz sprzedawać ubrania, no to oczywiście daj znać w komentarzu, bo na pewno ja nie znam wszystkich. Może znasz coś, co jest super, a może po prostu o czymś zapomniałam, przygotowując ten odcinek. E, oczywiście są też takie miejsca jak e, na przykład Power. Czyli takie miejsca, które na których wysyłamy swoje ubrania i one są później sprzedawane. Są też na przykład lokalne komisy, lokalne komisy, gdzie możemy zabrać, zanieść ubrania czy akcesoria i tam one będą sprzedane. Dopiero gdy będą sprzedane, dostajemy za nie pieniądze. Jeżeli chodzi o mój, moje miasto, bo tutaj najłatwiej będzie mi powiedzieć, czyli Gliwice, może akurat jesteś z okolicy, no to mamy fantastyczne tak zwane second story, czyli tam, gdzie można albo iść i kupić ubrania używane, ale używane w wersji takiej butikowej, czyli tak to są ubrania dobrej jakości. To nie jest taki, no właśnie, jest to komis, ale są tam naprawdę, jest to wszystko bardzo pięknie podane, o tak bym po prostu powiedziała. Także szukaj też właśnie takich miejsc, gdzie możesz oddać w komis swoje ubrania. No i oczywiście to oddawanie, czyli sprzedawanie mamy przerobione. Oddawanie może być wśród znajomych, czyli po prostu mamy koleżanki, kuzynki, siostry, mamy obojętnie, komu oddajemy swoje ubrania, ale możemy też oddawać potrzebującym. No i z tym. No, z tym oddawaniem potrzebującym to jest taka największy, no mam na takie trochę największe moralne oszustwo, jakie sobie serwujemy, ponieważ bardzo często nam się wydaje, że ludzie potrzebujący naprawdę potrzebują naszych ubrań. Natomiast niestety, ubrań na świecie jest tak bardzo dużo, że już niewiele osób ich potrzebuje. Oczywiście, że są miejsca, jak na przykład, jeżeli masz kurtkę, która jest ciepłą kurtką, swetry, jakieś rzeczy, które mogą, nie wiem, szaliki, czapki, które mogą na przykład, na przykład ogrzeć bezdomnych, no to poszukaj schronietka dla bezdomnych i zobacz, zadzwoń, czy potrzebują ubrań, może się okazać, że tak. Są jeszcze inne miejsca. Jest Caritas, jest PCK, jest na pewno są jakieś takie miejsca typu dom samotnej matki, ale zawsze warto zadzwonić i zapytać, czy jest taka potrzeba, ponieważ niestety bardzo często okazuje się, że te domy samotnej matki wcale już nie potrzebują ubrań. Tych ubrań już po prostu jest mnóstwo, nie wszyscy chcą tam oddawać ubrania. Może warto raczej sprzedać te swoje ubrania, trochę poświęcić czasu na ten Vinted i wtedy te pieniądze dać do domu samotnej matki, czy wspierać jakąkolwiek inną wybraną fundację, czy to która pomaga ludziom, czy ta, która pomaga zwierzętom, i to będzie taki największy po prostu sens. Bardzo też popularnym sposobem pozbywania się niechcianych ubrań są kontenery. Kontenery, które stoją pod naszymi domami, blokami na osiedlach, i no one często. Hmm, Wiele z nas nie jest zupełnie świadome, jak, hmm, no powiedzmy, te kontenery są bardzo często takim oszustwem. Oczywiście nie wszystkie. Bardzo często spotykam się z tym, że osoby, które mnie otaczają jako stylistkę, czyli moi klienci, czy osoby z mojej społeczności w internecie, mówią, że, no oddaję do, właśnie, wrzucam do kontenerów, czy są czasami takie zbiórki, że jeździ takie auto, tak? Dostajemy najpierw ulotkę, a później jeździ auto i zbiera worki, które my przygotujemy pod, pod drzwiami. No i my wtedy myślimy, że te ubrania trafią właśnie do jakiejś tam pani Zosi, która będzie potrzebowała naszej kurtki. No niestety nie. Te ubrania nigdy nie trafiały, nigdy nie będą trafiały do potrzebujących. One trafiają do sortowni, do sortowni, czyli tam gdzie sortuje się ubrania po to, żeby dalej je sprzedać. I jeżeli masz do czynienia na przykład z takim legalnym kontenerem PCK, e, taką listę kontenerów możesz znaleźć na stronie PCK. No to oczywiście zdarza się tak, e, znaczy nie zdarza się tak zawsze, tak powinno być. Jeżeli jest to legalny e, kontener PCK, to wtedy ubrania, które są e, przez ciebie podarowane, lecą do sortowni. W tej sortowni okazuje się, że ileś z nich się nadaje do tego, żeby ktoś ich dalej używał, to to właśnie nie idzie do potrzebujących. To idzie, uwaga, do second-handów, czyli do takich miejsc, do sklepów z odzieżą używaną, gdzie jest sprzedawane. I dopiero pieniądze z tego zarobku idą do PCK, czyli my nie ubraniami e, obdarowujemy potrzebujących, tylko pieniędzmi, które są ze sprzedaży tych ubrań. Co się dzieje z ubraniami, które mm, nie są, czy w ogóle tekstyliami, bo tam też przecież możemy wrzucać, nie wiem, jakieś poszewki czy obrusy. Co się dzieje z takimi tekstyliami, które nie nadają się do dalszej sprzedaży, bo są zniszczone w jakiś sposób i no, po prostu nikt ich nie będzie chciał kupić. One są przerabiane na czyściwo. Oczywiście w sytuacji idealnej. Na czyściwo albo na taki granulat, takie powiedzmy paliwo alternatywne, coś tego typu. Oczywiście tak jest w sytuacji idealnej. I są firmy, są takie dwie bardzo duże firmy w Polsce i wyobraź sobie, że te firmy przerabiają dziennie dziennie od 300 do 500 ton tekstyliów. 500 ton, 300, obojętnie, nawet te 300 ton, już bardzo mocno do mnie, do mnie przemawia. Dziennie tony ubrań, czyli śmieci tekstylnych, które my najpierw kupujemy, a później wyrzucamy. Przerażające, prawda? Dla mnie. Bardzo. No i właśnie, są takie sytuacje idealne, gdzie faktycznie są dwie duże firmy w Polsce, które mają te kontenery, tudzież na przykład przywożą z zagranicy ubrania, i te, które się nie nadają, są przerabiane, czyli jest robiony recycling. Przerabiane na te wspomniane przeze mnie czyściwo, do gdzieś tam w mechanicznych, do wycierania oleju w jakichś zakładach mechanicznych, albo właśnie na paliwo alternatywne. I to jest sytuacja idealna, ale niestety bardzo często zdarza się tak, że te rzeczy, które nie są. Um, nie nadają się do sprzedaży, one później lądują po prostu na wysypisku śmieci. Czyli ty wrzucasz coś do kontenera, bo myślisz sobie, wow, pomogę potrzebującym. A jeżeli ten kontener jest nieoznakowany, nie ma tam żadnej fundacji, nie możesz się dowiedzieć, co się z nimi stanie, to jest ryzyko, że to będzie śmieć na wysypisku, a czasami niestety nawet w pobliskim lesie. Także zastanawiajmy się, ile kupujemy. Co kupujemy? No, właśnie, także pozostawię to, może myślę, że tutaj jest to to wybrzmiało. 300 do 500 ton dziennie. Okej, okay. są jeszcze inne sposoby pozbywania się ubrań, i jest to taka, jedna z nich jest taka inicjatywa, która nazywa się Ubrania do Oddania, i można po prostu znaleźć ich na ubrania Jest to. Mm, Przedsięwzięcie założone przez Tomka i Zosię. Zresztą polecam bardzo mocno ich kanał na Instagramie. Jest to kopalnia wiedzy. A propos. Um Takiej gospodarki, która jest gospodarką zróż, zrównoważoną, a propos odpowiedzialnej mody. Super, super kanał na Instagramie. Jak już będziesz na Instagramie, to wskocz też do mnie, osobista stylistka po prostu i zaobserwuj, żebyśmy mogły być w kontakcie takim Instagramowym. To Instagram.com, łamany przez osobista stylistka. Tak się nazywa moje konto. Ale wracamy do, ubra, do ubrania, do oddania. Możesz wejść na tę stronę i zobaczyć, jak to działa. Działa to w ten sposób. W dużym, dużym skrócie szczegóły jakby odnoszę, żebyś sobie tam zerknęła możemy nasze ubrania, które są dobre i nadają się do dalszej sprzedaży, wysyłamy do tejże e, fundacji i tam e, te ubrania są sprzedawane dalej do second-handów, głównie w Polsce, czasem też z tego co gdzieś czytałam do Afryki i e, pieniądze, które są z, z, pozyskane ze sprzedaży tych twoich ubrań są, e, idą na wybraną przez Ciebie fundację, także tam są na stronie są różne inicjatywy, na przykład możesz wesprzeć jakieś schronisko, albo e, na przykład pomóc zbierać na leczenie kogoś, są przeróżne, przeróżne inicjatywy, czyli wybierasz inicjatywę, pakujesz swoje ubrania, wysyłasz do nich, oni to wyceniają, sprzedają, no i cóż, i w ten sposób możesz wspomóc właśnie szczytny cel. Wydaje mi się, jeden z lepszych sposobów, jeżeli nie chcesz ubrań sprzedać Mać, tylko chcesz z nimi zrobić, też je po prostu potraktować jako takie dobro charytatywne, czyli chcesz te wcześniej wydane swoje pieniądze przeznaczyć na jakiś szczytny cel, a nie żeby wróciły do ciebie. No dobrze, to ubrania takie niezniszczone mamy omówione. Przejdźmy do ubrań zniszczonych. No i przede wszystkim, tak na marginesie, tak tutaj w nawiasie chciałabym zaznaczyć, nie noś ich po domu, bo czasami jest tak, że nam się coś potwornie zmychacie, a później donaszamy to po domu. Ale to jakby temat jest na osobny poradnik, tylko tutaj chciałam, jakby tak zaznaczyć. W każdym razie e, pamiętaj o tym, żeby mm, przede wszystkim to jest w ogóle taka pierwsza rzecz o prawo zniszczonych rzeczy żeby kupować rzeczy dobrej jakościowo, żeby one się za szybko nie zniszczyły. To jest taka, taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy. No i tutaj znowu przypomnę o naszym webinarze, e, gdzie będzie o pięciu faktach e, na temat Twojej zawartości. Twojej szafy, bo tam będę właśnie mówiła o te fakty, będą równocześnie podpowiedzią, jak kupować po prostu mądrze, czyli między innymi ekonomicznie, żeby szybko się nie niszczyły te nasze ubrania. No i tak, jak mamy już coś zniszczone, to się zastanawiamy, czy mogę to naprawić. Czy mogę to naprawić? To znaczy, na przykład, jeżeli em, Mam t-shirt, mój przykład konkretny z ostatnich tygodni, biały t-shirt, no nie tani bym powiedziała, czyli mm, no szkoda mi się go pozbyć, no i cóż jadłam coś, już nie pamiętam co to było, co zostawiło niespieralną plamę na tym t shircie mam taką po prostu piękną, czerwonawą kropkę na t shircie no i... Zostawiłam na razie ten t-shirt, nie wyrzuciłam go jeszcze, ponieważ pomyślałam sobie, że to jest taka mała kropka i na przykład będę nosiła e, sobie pod spód. Tak? Mamy zimę, grube swetry, pod to bardzo często noszę jakieś przylegające t-shirty, przyda się. Ale ostatnio pomyślałam sobie, a może ja ten t-shirt przefarbuję. I wyobraź sobie, zbieram skorupki cebuli, bo to będzie naturalne farbowanie i no na pewno na moim Instagramie będę dzieliła się, jak to będzie przebiegało. Także zbieram skorupki cebuli i będę przefarbowywać ten mój t-shirt. Także jeżeli chcesz to oglądać, to zapraszam na Instagram, osobista stylistka. No ale właśnie, czy nasze ubranie da się naprawić? Znaczy, czy da się coś zacerować? Coś może naszyć, jeżeli mamy gdzieś tutaj, zrobi nam się dziurka, to czy możemy naszyć jakiś kwiatuszek? Może jakieś no, cokolwiek? E, czyli takie łatki stosowane, przynajmniej w moim dzieciństwie, przez mamy. I babcie, no, może to się okazać, że to jest taki. Ten bardzo modny upcycling, czyli po prostu naprawianie, daje, dawanie drugiego życia swoim ubraniom, e, no w troszkę zmienionej formie. Czy coś można, nie wiem, zanieść do krawcowej, no, czy możemy w każdym razie to naprawić? To jest pierwsza rzecz. No jeżeli nie możemy naprawić, to błagam, nie wyrzucaj tego do śmieci. Tak po prostu, do zwykłego takiego kosza na śmieci pod tytułem e, śmieci zmieszane. Nie wyrzucaj, nie wyrzucaj, nie wyrzucaj. Przede wszystkim, jeżeli coś jest z bawełny, to możesz użyć to po prostu na szmatki. Możesz no, nawet bawione z jakąś domieszką, możesz tym, nie wiem, lustra tam czyścić albo do no, cokolwiek, gdzie potrzebujesz szmatek, nie będziesz musiała ich kupować. To znaczy, że znowu będzie ekologicznie i ekonomicznie. I takie rzeczy warto gromadzić sobie, czyli rzeczy, które nam się zniszczyły, po prostu no, dajemy im drugie życie w postaci akcesorów do sprzątania. Kolejna rzecz to są, jest coś takiego jak punkty recyklingu. Bardzo często w sklepach sieciowych, widziałam w Reserve, widziałam w H&M, widziałam w Kapalu, widziałam w Intimissimi, miejsca, gdzie można oddać rzeczy do recyklingu i te firmy zobowiązują się do tego, że przerobią te ubrania na coś innego. Nie będę tutaj wchodziła w szczegóły, bo każda z firm ma swoją politykę także można poszukać czegoś takiego i tam po prostu te zniszczone tekstylia, czyli nie tylko ubrania, czyli ręczniki na przykład też wrzucić. Eee, kolejna rzecz to znowu te kontenery. Kontenery, o których mówiłam wcześniej w kontekście ubrań, które są dobrymi ubraniami, to samo dotyczy yy, ubrań zniszczonych, czyli już wiemy, co się dzieje z tymi ubraniami, które nie nadają się do dalszej sprzedaży, że są po prostu przerabiane, czyli są yy, znowu re recyklingowane, tak bym po prostu spolszczyła to angielskie, angielskie słowo. Eee, także no cóż, tyle, tyle, tyle. Chciałabym przypomnieć o tym, że... Kupujmy odpowiedzialnie rzeczy, które się za szybko nie niszczą. Gdy rzeczy się dla nas nie nadają, to nie trzymajmy ich w szafie, niech nam nie zawalają szafy, tylko po prostu dawajmy im drugie życie, obojętnie czy drugie życie jako ubranie, czy drugie życie jako po prostu szmatka do wycierania kurzu. No i oczywiście zapraszam na webinar. Tam ten temat będzie bardzo mocno rozszerzony i myślę, że będzie, będzie mega, mega, mega ciekawy, bardzo w trendach takiej właśnie zrównoważonej mody, która ma wpłynąć na to, że my będziemy żyć w bardziej ekologicznym świecie no i będziemy wydawać mniej pieniędzy na ubrania, co też nie powiem, jest na tak zwanym propsie. W każdym razie dziękuję za dzisiaj, dziękuję za dzisiejszy wideoporadnik. Mam nadzieję, że ten temat jest ci bliski, tak samo jak mi. No i cóż, do zobaczenia następnym razem i do zobaczenia na webinarze. Przypominał Przypominam, webinarkodstylu.pl. Do następnego pa!